Witam serdecznie. Dzisiaj Witam. Rozmawiamy z Jurkiem Ignatiukiem z Kołobrzegu, który nam zapowie wielką imprezę z Wimem Hofem, która odbędzie się na początku stycznia. Proszę bardzo, Jurku, zapowiadaj. Witam wszystkich. Jestem prezesem Kołobrzeskiego Klubu Morsów. I w dniach od 2 do 6 stycznia w Kołobrzegu odbędzie się drugi Światowy Festiwal Morsowania, na który Was wszystkich zapraszam. Głównym gwoździem programu będzie próba pobicia rekordu świata Guinnessa w jednoczesnym zanurzeniu się jak największej liczby uczestników w zimnej wodzie. Taka próba odbędzie się 5 stycznia, czyli w trzeci dzień trwania festiwalu. Próba odbędzie się w tym dniu poprzedzona paradą morsów przez deptak kołobrzeski i o godzinie 13 nastąpi zanurzenie wszystkich morsów. I tutaj wszystkich naprawdę zapraszam serdecznie. Możecie być współrekordzistami rekordu. Nadmieniam, że aktualny rekord wynosi 1054 osoby. Jest to rekord, który padł w 2010 roku w Mielnie podczas zlotu. I wtedy weszło 1054 osób. Jest to oficjalny rekord Guinnessa. Chcemy go z nim się zmierzyć, spróbować i pobić. Dlatego serdecznie zapraszam wszystkich, którzy mają ochotę być współrekordzistą na przyjazd, nawet chociażby na samą kąpiel w dniu 5 stycznia. Uważam, że jeszcze przy okazji, jeżeli mogę, to program drugiego Światowego Festiwalu Morsowania jest bardzo bogaty. No i tu właśnie dzięki między innymi koledze z Jeleniej Góry, Januszowi, koledze Aleksowi odwiedzi i również będzie z nami bił rekord. No, słynny człowiek, człowiek lodu, słynny Iceman Wim Hof potwierdził zaproszenie, przyjeżdża, sam jest współrekordzistą wielu rekordów Guinnessa w różnych dyscyplinach związanych ze środowiskiem zimna. Dlatego bardzo się cieszymy, że będzie nam towarzyszył, że z nami będzie bił ten rekord Guinnessa. Dlatego serdecznie Was zapraszam. Przy czym oczywiście tutaj należy nadmienić, że niekoniecznie ktoś może sam siebie traktować jako morsa, bo może to być ktoś nowy, kto dopiero zechce wkroczyć na tą ścieżkę. Czy tak? Tak, oczywiście. Pod okiem doświadczonego kolegi morsa na pewno przywitamy debiutantów fajnie i przypilnujemy, żeby im się krzywda nie stała. I na dobrą sprawę morsi wiedzą, że to nie jest aż takie straszne. Debiutantów namawiamy, że mogliby przyjechać, sprawdzić się, spróbować. Nie jest to takie straszne i na dobrą sprawę mogą zadebiutować właśnie w momencie, kiedy będziemy próbowali pobić rekord świata. Oczywiście, jeżeli same uczestnictwo z jednej strony pod względem sportowym, pod względem rekreacyjnym jest samo, ale również będzie można liczyć na pamiątkową koszulkę z napisem rekord Guinnessa. Można będzie posmakować gorącej zupy rybnej, łososiowatej, także wiele jeszcze innych atrakcji będzie czekało na plaży, także generalnie fajna sprawa, zapraszamy. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w Kołobrzegu.